Dzień dobry, tu Tomek Golonko, portal na temat.pl. Dziś pytamy przechodniów, jak oceniają pracę nowego marszałka Szymona Hołowni. Pana, od pana marszałka to się tylko uczyć trzeba. Czego konkretnie? O! Pani Witek niech się uczy od pana marszałka, jak się prowadzi Sejm. Krótko i na temat. Tak, ta pani to już 5 minut swoje miała. Dziękujemy, do widzenia. Dobrze czy niedobrze? Radzi sobie czy sobie nie radzi? Po dwóch dniach. Trochę... Po dwóch tygodniach, proszę pana. No trochę mało było tego, natomiast na pewno jest różnica w stosunku do tego, co było. Czyli raczej na plus. Raczej na plus, zdecydowanie. Po ostatnich latach to zdecydowanie na plus. W Sejmie. Słabo śledzę, wie pan. Tylko z tego, co słyszę, to źle oni się wyrażają. O, proszę co pana, mówią bo nie dotrzymują, proszę pana, nie dotrzymuje żadnego słowa. Lawiruje, kręci, proszę pana. Mm-hmm. Także takie mam zdanie. Tak szczerze. Prawdę mówić? Tylko prawdę. Naprawdę? Bo się obrazić jeszcze? Nie, no. Słuchamy wszystkich, naprawdę, szczerze. Dobrze, moim zdaniem nie. Absolutnie. Dlaczego? No dla... W ogóle mi nie odpowiada ta... w tej chwili opozycja. A? Nie odpowiada mi w ogóle tak. Czyli duży dystans ma pani do nowego marszałka. Ja jestem zwolenniczką Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, mi się wydaje, że mu dobrze idzie. Bo to jest taki człowiek i z poczuciem humoru, wydaje mi się. No nie wiem, no, wydaje mi się, że nie jest źle. No wie pan, podoba, tak? Gubi się bardzo w swoich tych po prostu wypowiedziach. No widać, że nie jest po prostu z tym tematem związany. No, po prostu za mało oczytany jest, dla mnie. Najwięcej kultura. I kultura osobista. Kultura. To jest. Dużo ludzi mówi, że wprowadził porządek, którego nie było przez 8 lat. Czy tak można powiedzieć? Tak, można. Zdecydowanie można. Ale co tam kręci? No 2 tygodnie dopiero jestem marszałkiem. No tak, to może jeszcze nie zdążył pana, nakręcić. Już do zamrażarki wkłada, proszę pana. No. Projekty ustaw. Tak, no. A mówił, że zamrażarka zniknie no z gabinetu tak, no marszałka. Właśnie, no widzi pan. To pan mówi, że nie znika. Nie, tak, nie, zamrażarka. Nie, proszę pana, wie pan, co innego się mówi, a co innego się robi. Znaczy, no mi się podoba, bo jest nowy, coś nowego, świeżego do Sejmu wniósł. Jeżeli nie będzie kontynuował bardzo tego, co robił w tam chyba Mam Talent, czy nie będzie zbytnio błaznował, no to będzie dobrze, musi być, to nie może być taki konserwatysta, który tylko garnitur, kamień na twarz i tyle. Bardzo szybko dał sobie radę z przeciwnikami, nawet dowcipny w międzyczasie, a ponadto odrobił lekcję, zapoznał się z regulaminem Sejmu i to mi się bardzo podoba. Jest to wszyscy marszałki. Jak ja wygra wybory, to będę marszałkiem. Musi balans być jakiś zachowany. Oczywiście te żarty są fajne, no bo to przyciąga ludzi. Ludzie się w końcu interesują, co Sejm robi. Natomiast no, bez żartów to też było słabo, jak mam tylko ponura polityka. No zobaczymy, dajmy mu szansę. Jest młody chłopak. Nie jest ten. Niech zrobi gdzieś tam w końcu ten porządek z tymi wszystkimi ludźmi, co do tej pory z nami wyprawiali. A najbardziej Kaczyński przecież, bo to jest wszędzie wszystko jego tylko zasługa, tak? On narobił tego całego bałaganu. Pytamy. Bardzo dobry. Co się pani podoba najbardziej? Wszystko. O. Wszystko, co on prowadzi, to wszystko jest wszystko w porządku. Ale niektórzy dzisiaj mówią mi właśnie, że trochę za dużo tych żartów. I co pani on na to? On wcale nie żartuje, on odpowiada bardzo dobrze. Ale porządek wprowadził. Bardzo dobry. I niektórzy mówią, że już nie było takiego porządku od dobrych 8 lat. Tak jest, zgadza się. No proszę pana, no ja osobiście, wie pan, to uważam, że trzeba mieć trochę stażu, żeby po prostu coś, no wie pan, chociaż wiedzieć, jak tym zarządzać, a bez stażu dla mnie to jest po prostu nieudane. Przynajmniej powinien wiedzieć dobrze, dokładnie, jak Sejm prowadzić, no przygotować się, jeżeli wiedział, że będzie obejmował takie stanowisko. Chyba takiej zmiany ludzie potrzebowali. No, dokładnie. To co? A najbardziej zrobił jak to porządek w tej chwili? Młodzież. O, młodzież... do tego brnęła, żeby zlikwidować PiS, tak? Żeby PiS odszedł z rządów. Ja pozytywnie. Pierwszy raz w życiu oglądałam transmisję z obrad Sejmu. I pan marszałek zrobił na mnie dobre wrażenie. A są jakieś minusy? Widzi pani coś, co można byłoby poprawić? Czy wszystko jest okej u marszałka? Nie znam się za bardzo na polityce i na nie znam zasad funkcjonowania Sejmu. Być może, że wewnątrz pana marszałka występuje pewna nerwowość i widać, że to tłumi, więc życzę mu, żeby był spokojniejszy.
Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.